Dzisiaj goszczę u kolegi Piotra, który mieszka tutaj pod Malborkiem. Niedaleko od niego już jest Zamek Krzyżacki, mijałem go po drodze. I Piotrek, chociaż nie jest rodowitym zamojszczaninem, hoduje gołębie zamojskie. Jaka jest w ogóle historia Twoich kontaktów z tymi gołębiami, Piotrku? Skąd u Ciebie pasja do gołębi zamojskich? Witam, dzień dobry. Pasję zaszczepił mi tata. Tata hodował gołębie ozdobne. W gruncie rzeczy tutaj za płotem mieszkają rodzice. Tam stał gołębniczek i po prostu do tego gołębniczka razem chodziłem z tatą. I tak pomału, z biegiem lat przejąłem ten jego gołębnik. Ale tata też miał zamojskie? Nie, kolorowe. Trzymały się gołębie kolorowe, ale były wysokolotne szariki. Tutaj nazywały się one górniaki, te gołębie. Kiedyś za mało lata takiego górniaka łapałem przez tydzień czasu. Czerwony, wiśniowy, fajny, czubaty. I z biegiem lat, kiedy musiałem zaniechać tą hodowlę, obiecałem sobie, że jak wrócę do gołębi, to będę hodował właśnie zamojskie. Właśnie do takiej adrenalinki puszczania tych gołębi, oblatywania, zawsze coś się dzieje z tymi gołębiami. Różnorodność przede wszystkim i duże możliwości. To mnie zainteresowało, nie? I w tym kierunku dlatego poszedłem. Czyli różnorodność w sensie, że różne kolory, gładkie, czubate. Tak, różnorodność barw, jak tutaj gładkie, czubate, ale przede wszystkim, że można i pokrzyżować, pobawić się. No, są duże możliwości tymi gołębiami. I to mnie ciekawiło. I ta adrenalinka, człowiek oblatuje, wróci, nie wróci, ile poleci, nie poleci. Kiedyś tutaj tak naprawdę na wsi to co w drugim domu były gołębie. To wiadomo, wszyscy wyganialiśmy, coś się działo, było o czym porozmawiać, a teraz tak naprawdę zanika ten sport. I pomyślałem, że na tych gołębiach wysokolotnych, zamojskich, właśnie taką adrenalinkę, dzięki temu, że je się oblatuje, puszcza, czeka, no to jest. I mi to satysfakcjonuje i tak naprawdę jestem zadowolony. No i spora hodowla już w tej chwili. Gołębie głównie skąd masz? Gołębie z całej Polski, głównie z południa, tak, bo tam jest zagłębie gołębi zamojskich i stamtąd nabywałem internet od hodowców. No, każdymi różnymi możliwymi sposobami. Nie? Bo Ciebie można znaleźć na Facebooku właśnie jako Piotr Jarzyna, nie? Tak. Jakby ktoś tam szukał gdzieś kontaktu z Tobą, to na pewno gdzieś tam na tych różnych forach gołębiarskich tak zwanych gdzieś tam jesteś widoczny i też pokazujesz czasami swoje gołębie. No i jesteś zawodnikiem na wspólnym gołębniku u mnie na WG i stąd się znamy. No i jest nareszcie okazja odwiedzić Piotra, bo mamy do siebie nie blisko, niedaleko, ale ile tam? Ze 200 pewnie, co? Ze 200 takie są. Także to tak całkiem blisko nie jest, no ale fajnie udało się zrealizować te plany, które już miałem wcześniej. I teraz jesteśmy, Piotrku, w Twoim gołębniku takim rozpłodowym. Tak, posiadam dwa przedziały rozpłodowe. Znajdujemy się w tym pierwszym. To jest, nie wiem, 20 z 5 par, coś takiego, kwestia. Ogólnie mam 50 par w rozpłodzie. Ten przedział po lewej stronie jest ciut większy i dlatego tam jest więcej. Tam z tyłu za tobą. Dokładnie za mną. I tak mam 50 parek i z tych 50 parek się po prostu tutaj cieszę. Hoduję i weryfikuję gołąbki i dalej jakby tutaj tą hodowlę staram się pchać do przodu. Dużo u ciebie kolorowych gołąbeczków jest, nie? Dużo jest krasych gołębi. Tak, krasych, w tym roku bardzo dużo zmienniaków, tak pocisnąłem na te zmienniaki czubate, jest tego mało, podobają mi się, chciałem to po prostu rozszerzyć, udało się, no ale ogólnie każda barwa u mnie jest jakby pożądana, lubię, tak widać, jest od siwego, siwokrasych po jednokolorowe, no staram się zawsze taką parę mieć, nie kojarzę, dlatego też mam dużo gołębi, bo staram się nie kojarzyć na wąskiej krwi. Staram się po prostu mieć tutaj zawsze takie pole manewru, że cokolwiek mogę z tym zrobić. W pewnych jest to pewnym atutem, ale też i nie? Także to jeszcze kwestia, jak jest ukierunkowana hodowla i co się chce osiągnąć. Ale tak po prostu nigdzie mi się nie śpieszy i pomału dążę do celu. I tak sobie tutaj działam z tymi ptaszkami. I masz, widzę, też sporo gołębi czubatych. Tak, w gruncie rzeczy, tak jak za dziecka wspominałem tego czubatego, ja kiedyś ogólnie myślałem, że są tylko czubate, bo za dziecka złapałem tego górniaka, u mnie występowały tutaj górniaki czubate
I tak po prostu mi tak ta miłość do tych czubatych tak pozostała, nie? Że to ogólnie w gruncie rzeczy jest ich więcej. 70% to jest gołębi czubatych u mnie. Są, wiadomo, z tym czubkiem jest trochę zabawy i tutaj większy wysiłek trzeba położyć na to. No ale... Ale daje radę, nie? Jakoś to pomału idzie. Tak, wiadomo, nie każdy będzie idealny. Nie każdy będzie miał tam ten czubeczek ostry, dobrze ułożony, ale widzę, że generalnie u tych gołębi widać jest taka grzywka, nie, obfita pod czubeczkiem, także fajne. Fajne te czubate są. No są już trochę tak rozpierzałe, także tutaj też tak nie ma. Wiadomo, to teraz nie jest dobry okres, to już pierzenie już naprawdę się mocno zaczęło. Jeszcze nie są gołe głowy, ale już, ale tak już są niektóre gołębie i głowy. Gdzieś te piórka już tak naprawdę troszeczkę brakuje, no ale jakiś zarys gołębia i jest. Jak ktoś hoduje i tak spojrzy, to mniej więcej jest w stanie ocenić, nie? Jakby tutaj tego gołąbka, na jakim etapie to jest. Tutaj jest okazja pokazać też kilka gołębi, może z bliska. Pochwal się, co tam mniej więcej u ciebie w tym gołębniczku jest. O zmienniakach, to mam tutaj. Czyli czubaty zmienniak. Czubata, zmienniaczka, samiczka. Też taka troszeczkę już rozpierzała, ale ładne, przyzwoite oczko, brew. To jest ubiegłoroczna, czy starsza? To jest ubiegłoroczna. Ubiegłoroczna, czarna. Na czarnych obrączkach, zeszłoroczny ptaszek. Bardzo fajnie, dużo młodych mi tutaj, to parę ogólnie, to ogólnie temu gołębie się bardzo chętnie lęgną i młodych obficie dają. No właśnie, bo ty sporo gołębi w tym roku wyhodowałeś młodych. No, tam z 280. Część nie mam dużo, nie mam poobrączkowany, bo obrączek mi już zbrakło. No ale tam jakoś tam znakówki pozakładałem. Część gdzieś przeoczyłem, bo też dosyć intensywny okres miałem i w pracy, i w domu. I nie zawsze po prostu człowiek coś przeoczył, ale w gruncie rzeczy zaobrączkowanych jest 240 sztuk. Tutaj samczyk. Też na ładnym oczku, brew. Cóż tu mam? Niebieskie, białolote. To są z tych tak zwanych hrubieszowskich gołębi? Tak, tak, niby tam z takiej linii znanego pana. Czy to prawda, czy nie, ciężko mi ocenić. Czyli co, z tej linii Sześniaka? Tak, niby tak. Dosyć były kosztowne w zakupie, ale jestem w gruncie rzeczy zadowolony z ptaków. Czy to jest prawda, czy nie, to mnie to tak naprawdę nie wnika. Ale latają fajnie, młode? Tak, latają. Jest, na ten lot jest faktycznie wolniejszy i no bo to i takie szeroki. Długie, mocne takie gołębie, są dosyć nie? Długie, no. Też ładne tutaj oczko. Brew lekko żółtawa, taka pomarańczowa, ale to też wiadomo, że jest okres już taki troszeczkę pierzeniowy, ale też ja, no wiadomo, tu karma leci, jaka leci, nie? To no, na bogata, także tutaj jest dosyć, ale białe taki... pazurki, nie wiem, czy będzie widać. Widać białe pazurki. Białe pazurki, nas taki gołąbek. Kolor też taki przyzwoity, zaraz o czym ładny poleci. Niebieski, tak. Nie jest taki szary. Co prawda wyszedł, wszystkie były po białolotach, ale ten samczyk wyszedł na wylocie. O dziwo, gdzieś ten gen taki był, ale był fajny samczyk, ładny. Co to znaczy na wylocie, Piotrku? No, że w ogonie ma te białe pióra. Aha. To pierwszy, jedyny gołąb, to jest piąte pokolenie u mnie, bo z tych par, tych pierwszych, które ściągnięte, to wiadomo, pociągnąłem młode i sobie zostawiałem zawsze swoje do tego. Tu jest samiczka od tego. Mam takie trzy pary i każde z innej parafii. Nawet widać, że ta samiczka jest ciut inna z główki, zgrabniejsza ta główka jest. Ale też ona na jajeczko, no, na jajeczko idzie. Malotka. To ogonki ładnie podają. I przyjemne ptaszki. One są w ogóle takie bardzo miękkie w dotyku, takie pierzaste i bardzo mięciutkie. To od razu. No, tutaj jajeczko będzie. Obfite pióro jest, tak? Ta, to sam jest, już do niej idzie. Tak, tak, bo na jajeczko puste gniazdo jest i... Ładne też żagle mają te gołębie, nie? Mogą się podobać, naprawdę. Tak sobie. Tutaj mam takiego czarnokresego. Pokażę właśnie, jak można fajnie. Ten samczyk ma wady. Może się wiadomo, jest ta pomarańczowa brew, dosyć mocna. Ale znowu ma no, super kolor, nie? Podoba mi się z koloru, obfite pióro. Też jest bardzo pierzaste, no. Tak.
Więc dosyć pokażę. Tak na wygląd to wręcz nie ustępuje tym białolotom. Tak, i ogólnie daje. On dostał tą żółtą samiczkę, żółtokrasną samiczkę tutaj wyglądającą z gniazda. Tutaj dokładnie. To. Chciałem właśnie zgubić tą brew i pokażę samca z przedziału, który jest podobnie umaszczony i po prostu udało jego się... Jego młodego. Tak, już udało się to pogubić i tam ten samczyk poprawić, zostaje. Już poprawić tak, te cechy, tak. Na których ci zależało. Dokładnie, tak żeby tutaj... Także można dzięki dobremu kojarzeniu uzyskiwać... Tak. Osiągnąć to, co chcesz, tak jest. Tutaj mam też takiego żółtokrasego samczyka. Też jest duży, dosyć. I to już... Chyba to tu też jest taki kuferek lekko brudny. Mam lepsze samce, no ale akurat ten się złapał. Jest bardzo taki... Tutaj duże żagielki ma. Tak, to właśnie wpadł mi w oko przez to, szerokie pióro. Mm-hmm. Ten ogon też jest taki... Jeśli go tak pójść na podłogę, to on może się pokaże, jak w postawie. O, to jest tam jego cela od razu, z tą samiczką jest skojarzony. No, długi, ładny gołąb, naprawdę, fajna postawa. Samiczka właśnie taka, na bardzo czystym, pokażę też młodego po nich samczyka, którego tutaj uzyskałem, na fenomenalnym kolorze, na całym białym ogonie, kolor pomarańczowy jak samiczka i bez grama brudu, nie? No, naprawdę gołąb, no bardzo mi się podoba, nie? I dlatego zostaje na przyszły rok. No wiadomo, tutaj przy hodowli tych gołębi żółtych mogą się pojawiać te tak zwane zasinienia, tak? Tak. Czyli ten brudny kolor na plecach szczególnie, czasami nawet na pokrywach skrzydeł. No ale to właśnie, to trzeba selekcjonować, szukać. Tak. Nie wszystko będzie idealne, ale... Trzeba próbować, nie? Jak się nachowa tych młodych, z każdego lęgu się wyciągnie te młode, no to jest szansa trafić na tego, którego jest pożądanego. Wiadomo, później im rodzice mają więcej tych pożądanych walorów, no to młode mają, wiadomo, że przekazują to dalej, tych młodych więcej spełnia nasze oczekiwania. No ale zaczynałem z bardzo średnich gołębi. Nie uważam, że to są jakieś bardzo dobre czy coś, ale patrząc na skalę, jak zaczynałem z ptakami, a teraz, no to ja jestem zadowolony z postępu. Po prostu świadomie hodujesz, tak jest, i podnosisz gdzieś tam swoje umiejętności hodowlane, wymieniasz jakieś tam doświadczenia z kolegami. I idziesz do przodu. Dzięki temu, że ktoś się dzieli wiedzą, że takiej wiedzy nie miałem. Dzięki temu właśnie, że tak naprawdę Wojtek Kudyba mi powiedział o kojarzeniu, przekazywaniu barw, co, jak i tak dalej, bo ja żółtych nie miałem. Ale no, w tym roku naprawdę no, widać, że jest wysyp. I to dzięki temu, że wiedziałem, co, jak zrobić. No ale to tak naprawdę dzięki koledze, który przekazał wiedzę i mam możliwości ku temu, żeby to spełnić. I tak zrobiłem, notuję, tak, bo to tak naprawdę dużo samców mam czerwonych, które ma ten gen dilut i dają mi ptaki żółte. Tu nawet jest taki żółtokrasy na dole. Na gniazdku. Tak, i on jest po samcu czerwonym, czerwonokrasy samczyk. Może później wyjdziemy, to on zlecie. Tak, będzie czubaty. To jest po parze czubatych. Mhm. To jest jego matka na dole. Ta czerwona? Ta czerwona, tak, na czarnych. Czerwonokrasa z tym ciemnym okiem. Tak, tak, tak. To jest jego matka, a samczyk gdzieś tu się skitrał. Gdzieś tu wleciał. Tak samo, tamten samczyk też jest na tym, na genie dilu. Dużo pozostawiałem takich samców, no bo... Ten przy tej cyfrze 35 tak, tutaj. Tak, to właśnie jest, no, duże... Uważam, duży atut, bo i uzyskujemy czerwone, fajne, nie zawsze, bo też wyjdą brudne, ale i żółty wpadnie, fajnie na tą zmianę krwi, dzięki temu mam, bo ja się uparłem tylko na żółte, żółte, na żółte. Mam te żółte, faktycznie jest czysto, czasami trzeba zrobić krok wstecz, żeby zrobić dwa do przodu. A dzięki temu właśnie tej krwi, że sobie tą krew mogę zmieniać, później przeparzyć, coś nie latałoby, czy w ogóle nie, jakieś tam były po prostu wady, to mam po prostu pole manewru, żeby dalej to kojarzyć i się tym cieszyć. Jesteśmy teraz w tym przedziale obok. Przed chwilką byliśmy tutaj, jesteśmy tutaj, po lewej stronie. W ogóle muszę powiedzieć, że gołębniki Piotra są otwarte, cała ściana. Na południową stronę to jest, Piotrku? To jest ogólnie, tak, na południową stronę. To jest odkryta całkowicie. Na jesień zamykam, jak przychodzę już tak... Przysłaniasz to? Przysłaniam płytami, po prostu tymi bezbarwnymi, zasłaniam całość, żeby po prostu nie wiało, czy deszcz nie padał, ale przez cały ten okres do jesieni... Jest otwarte i podłoga jest też na wysokości tam ponad pół metra chyba, nie? Tak. Plastikowa, także bardzo jest w tych gołębnikach świeże powietrze. One się fajnie pierzą, gołębie...
Dlatego ten rozpód przyniosłem tutaj, bo jest powietrze czystsze, wcześniej był tam z boku. Więcej miejsca gołębie mają, lepsze warunki. No i też one się już od młodego hartują, tak? Przez to, że po prostu to jest otwarte, ta przestrzeń jest, wiadomo, że noce są czasami chłodne, gołębie muszą sobie z tym radzić. Nie wrócą na noc, dzień, dwa, to nie przychodzi taki stulony, nie wiadomo co tam po prostu jest, daje sobie radę, przenocuje, to sobie przenocuje, nie? I wraca. A tak jak to jest takie, wiadomo, wypieszczone, to później takie, to wiadomo, te gołębie są delikatne, nie? Tak, no bo tutaj mocno stawiasz na zdrowie. Jakoś nie masz problemów z dużą śmiertelnością młodych, czy z jakimiś chorobami? Nie, no ogólnie zdrowie to jest u mnie na pierwszym miejscu. Reszta są jakieś inne walory i atuty, które tam poszukuję w tych gołębiach, ale bo bez zdrowia nic nie uchowam, nic nie zrobię, nawet piękny gołąb, a chory, no to nic z tego nie będzie. Czyli dlatego profilaktyka, szczepienia regularne. Dokładnie, tak. Jesień przychodzi. Każdy naprawdę lęk u ciebie młodych w wieku co 3 tygodni szczepisz? Nie, to ogólnie tak nie jest, że ja troszkę starszy wyczekuję. Tak, czasami jest tak, że nawet i młode zaszczepię, bo tak naprawdę pierwszy lęk w miarę wychodzi na równo, ale gołębie roczne, one się ganiają tak szybko, że dwuletnie gołębie dopiero się, te roczniaki już mają jajka, a tamte dopiero się zaczynają ganiać. Bardziej większą uwagę skupiają na młodych i tak naprawdę w drugim lęgu mi się wszystko rozjeżdża. Czasami muszę wyczekać, no bo tak naprawdę szczepionkę otwieramy, trzeba to szczepić. Ale szczepisz regularnie, każdy gołąb jest rzut młodych. Nie, jest zaszczepiony. Nie ma jednego gołębia, który nie jest zaszczepiony, bo jeżeli ja tego jednego nie zaszczepię, coś. Czego używasz do szczepienia? Ja szczepię mykosalmowirem. Ona jest mocną szczepionką. Polski mykosalmowir. Tak, nie wybacza błędów, także taki trzeba przygotować. Dlatego też miałem szczepić w ubiegłym tygodniu gołębie tam w ostatnim przedziale. Ale nie zaszczepiłem z tego względu, że było 36-40 stopni, takie upały, to nawet nie ma sensu. Czyli lepiej poczekać teraz troszeczkę, temperatura spadnie i takie będą gorączkować. I też mówiłeś mi, że używasz suplementów takich do picia, do tak. Czyli tutaj, jak to się nazywa ta firma? Bo ty kupowałeś od tego pana, który... Maziarza. Maziarz Team, tak, czyli tak. Specjalizujących się... Paloma Blue, produkty Paloma Blue. Paloma Blue, oni się specjalizują w gołębiach na wspólne gołębniki, prawda? Tak, Państwo tak. Maziarz, tak. A polecają do stosowania u gołębi te produkty z serii Paloma Blue i stosujesz? Paloma, i... bo tak nazywa. Paloma Blue to już jest produkt zakwaszacz. Aha. I tam był Paloma Red, tam ma kilka, tak naprawdę korzystam. Czyli kilka produktów, cztery produkty używasz. Ja korzystam z tego, bo nie ukrywajmy, nie hoduję pocztowych, pocztowe jest narażone na inne tutaj inne choroby. Ma potrzeby, tak. Dokładnie, jest. Dokładnie, jest inaczej. Czyli używasz zakwaszacza? Zakwaszacz na drogi oddechowe, na odporność i jeden produkt jest witaminem, taka multivitamina. Aha, taka w czasie rozpłodu, w czasie wychowu dodatkowo młodych. Z Centrum Zdrowia Gołębia biorę takie ziółka na odrobaczanie, tam na kokcydia jest. Aha. No tak, bo Centrum Zdrowia Gołębia opiera się na produktach pochodzenia roślinnego, zioła. Można sobie olej też wziąć albo od właśnie pana maziarza tam, albo właśnie z Centrum Zdrowia Gołębia, kwestia co tam komu przy tym. Później błoto podaję, no i probiotyk. Z Renfielda to błoto, tak? To... Tak, z Renfielda. Z Renfielda tak samo sól do kąpieli mi się lepiej sprawdza, z tego względu, że to nie jest tak, że po tej soli, jak się wykąpię, to on jest gołąb czysty i nie ma tych pasożytów, bo je ma. Tylko ale zwalcza, końcu, ale zwalcza. Ogranicza, tak jest. To się też zgodzę. I też stosowałem Bade Salt na przykład w dwukrotnie większym stężeniu i wtedy to jeszcze bardziej skuteczna. To jest, tak, bo wiadomo, że to będzie. Co ale rzeczywiście... No rzeczywiście... i z wolontora produkty, które mi poleciłeś, tak naprawdę robię ten oprysk, sprzątanie gołębnika. Tą higienizację, tak, tak jest. Tak, jeżeli chodzi... Ja ci powiem, że z wolontora uważam, że super się sprawdził produkt, ten KMZ Bis. Oni nam to dali na początku, jak mieliśmy wspólny gołębnik. To są właśnie takie połączenie i probiotyku, i jakichś multivitamin, mikroelementów. Aha. Bardzo fajna sprawa. Nawet zastanawiam się, czy to nie kupić teraz na czas pierzenia, żeby wspomóc gołębie. Także tych produktów nie ma co tu wydziwiać, bo na początku też jak startowałem... Tak, ale trzeba już coś wybrać i czegoś się trzymać, dokładnie. Nie? Nie, to tak produkty jest. Lepiej już tak wziąć sobie. Jest pewna baza, na której już korzystam. Czy można to zrobić lepiej? Na pewno. Jeszcze do tego nie doszedłem, ale bynajmniej to, co robię na ten moment... Wierzysz, że to ma sens i widzisz, że to działa. Widać po stadzie, tak widać. Tutaj żadnego gołębia nie ma skulonego, że tam coś go kąsa, kał w miarę. Tu gdzieś coś wyjdę, pierwszą lepszą deskę, jak widać są.
Kauk suchutki, tak jest. Nie ma kiedyś. To bardziej też to jest rozpód, to z tym rozpłodzie, ale to nawet wcale nie wiem, czy przejdę taką pierwszą, bo z tych się lepiej wyciąga. No. No proszę, no elegancko. Kulek. I tu siedzą młode. Tu siedzą dwa młode. I tak tutaj dają. Akurat tutaj jest czekoladowy i biały, ten białolot żółty. Także po czarnokrasy. O dziwo. Elegancko. Także no, uważam, że te produkcje mi się sprawdzają. Program, który tutaj z nimi prowadzę, jest ok. No i tego się trzymam, nie? Czy tak jak można coś poprawić, ktoś tam coś doradzi, to słucham, sprawdzam, obserwuję, jeżeli faktycznie można. Bo tak naprawdę tych produktów na rynku jest cała masa, można zgłupieć, wszystko jest na coś. Wiedzieć, po co stosujemy, w jakim celu, dokładnie. Tak. I... Bo też nie ukrywajmy, gołębie zamojskie w mojej ocenie są gołębiami miękkimi. I przez to właśnie, przez te kilka lat staram się tą krew mieć, wybieram najbardziej wigorne ptaki, najbardziej żywe. Czasami jest tak super, no trudno, ale no po prostu nie ma tej energii, no to idzie w ziemię, odstawkę, tak? Tak. Dokładnie. Jest. Obstawiam się ptakami żywymi, właśnie na tej wońskiej krwi nie prowadzę tego stada, właśnie żeby po to, żeby odzyskać tę taką żywotność tych gołębi, żeby po prostu nie było chorowite, no i żeby nie stwarzały problemów, bo też ten przychodzi ten okres jesienny, to one są wtedy delikatne jak z jajeczkiem, a tak naprawdę... I później się to nawarstwia, bo czegoś człowiek nie zrobił, a jesień jest tylko jesień i zima, to jest takim... podstawowym... Przyjdzie wilgoć, będzie newralgiczny moment. Tak, ale trzeba się mega skupić, żeby te ptaki przygotować dobrze właśnie do wiosny, bo jeżeli tego nie zrobimy jesienią, to zapomnijmy o fajnych lęgach i o młodych. Tak jest, czyli sezon trwa cały rok. Tak, tak. Sezon i w każdym okresie one potrzebują odpowiedniego traktowania. Tak, tak. Sezon lęgowy jest od lęgnięcia, a nie od prowadzenia tutaj, od leczenia ptaków, nie? Wiadomo, że jak już nie mamy wyjścia, no to leczymy, ale to już nie... Ale mają być gotowe do sezonu, tak? Dokładnie. Jest pełne wigoru, przygotowane, wypierzone. Tak, lęgi tak. Już zamykasz? Tak, tak. No, ptaki tutaj nie są porozdzielane i nie będą na pewno do końca września. Ale podkładam albo plastiki, albo zbuki, tam po prostu to, co się jeszcze wykluło w tym sierpniu, sobie dochowa, te młode sobie czyli dochowają. To już końcóweczka totalna. Tak, nie, bo ja tych gołębi już mam za dużo, a w gruncie rzeczy właśnie ten okres jesienny. Nie wiadomo, jaka będzie jesień, czasami jest jesień fajna, a z dnia na dzień mamy z 20 stopni na zerze albo mniej, a ptak nagle jest goły. Tak. I później się zaczynają problemy. Lepiej dać im wcześniej się zacząć pierzyć. Dokładnie, niech on to robi, wolniej zrzuca tą pokrywę, stabilniej. A nie ma problemów, nie ma żadnej niespodzianki, tak? Bo później jeden gołąb zasieje taki bałagan w stadzie, że człowiek nie wie, o co chodzi, nie? Też tutaj pokażemy kilka gołębi, akurat z tego przedziału rozpłodowego. Tutaj mamy czubatego samca, czarnokrasego, tak? Tak. To są wszystko już po moich gołębiach, to nic nie jest, to na obrączce zeszłoroczny samczyk. Mhm. To wszystkie prezentowane gołębie to są wychowane u mnie już. To już... Po prostu gołębie, które są owocem twojej tutaj myśli hodowlanej. Tak, tak. Tutaj się po prostu udaje uzyskać coś sensownego. Tu już fajna brewka, nie? Taki tak. Gołąbek z brwią taką bladą. Zgadza się. Tutaj czerwony zmienniaczek właśnie też z genem Dilut. Też żeby tych zmienniaków żółtych, bo tak naprawdę zaczynałem od jednej pary. A trzeba było to wszystko porozrzadzać, dzięki temu mam taki bardzo więcej... krwisty kolor. Tak, kolor to ma no, fenomenalny, nie? Ma tutaj lekko brudnawe przy ogonie, a to jest tak naprawdę kilka piórek, tu nie ma jakichś tragedii. Mm-hmm. Kufer czysty, jest fajny, też taki no, mocny ptak, nie? I też właśnie raz daje mi fajne zmienniaki czerwone, z czerwoną samicą, teraz pokażę samiczkę. Samiczka jest taka drobniejsza. Też tak staram dobierać ptaki, skupiam, żeby ptaki były średnie. Nie chcę ptaków, znaczy nie, no nie chcę ptaków długich. Długi są piękne. Przesadnie długich, tak. Tak, długie są super. A nie przesadnie krótkich. Tak, dokładnie, nie? Tu akurat nie ma ogona, ten samiczka. No ogon jest, tylko się pierzy. Tak, dokładnie. Ale tutaj jest też... No, no ona, dosyć... zobacz, ona już głowę pierzy, tak. Tak. Ona ale ogólnie jest, z tą... Z ona już mocno. Tak, no ale... i właśnie, jak gołębie są dobrze karmione w rozpłodzie, to one tam nie czekają, nie? Tylko już tak, jadą. Ta jest taka drobniejsza. No tak. Aha. Staram się na przemian, bo to wiadomo, tam pokazywałem samce, które są długie, ale mają krótsze samice wiele, tak. Żeby to po prostu uśrednić te ptaszki. Mm-hmm. One mi łatwiej tą jesienią też zadbać o czystość i o zdrowie u tych ptaszków. Lżej przychodzą przez ten okres pierzenia. Tu mam o czerwonego samca. On ma fajną budowę, w ręku tego nie będzie widać.
To potem może go tak pójść na podłogę, potem tak, jak będzie zaraz, chodził, no. Nie podfrunie, to go może zobaczymy. To jest zobaczymy. Też z genem właśnie dilut, on jest lekko brudnawy, ale ogólnie po nim po tonsu fajne wychodzi, chociaż no. On ma tą siwiznę na sobie, tak, ale żółte wychodzi. Tak, ale tak. Żółte wychodzi piękny, żółty, czysty. Pokażę, przejdziemy do młodych, to pokażę, może on siądzie na ziemię. Nie siądzie na ziemię. Po złości nie. Ale ma ładną budowę, taki no, ciekawy ptaszek jest, nie? Dlatego no, też każdy, wiadomo, każdy ptak ma jakieś, nie jest idealny, no, to sobie trzeba powiedzieć jasno, ale ma pewny atut, który chciałbym dalej w hodowli gdzieś pociągnąć i coś tak. Dalej, coś w nim widzę, tak? I tak. Dlatego, jest cecha, która jest pożądana i chcę ją tak. Utrwalać, nie? Dokładnie, tak, bo tutaj do idealnego gołębia to tu jeszcze każdemu brakuje i to dużo. No na tym polega zabawa... hodowla gołębi rasowych i wystawy, tak, że dążymy do jakiegoś tam ideału. Tak, tak, ale zabawa trwa. I dzięki temu jest cały czas praca, nie? Ma też tutaj taki... Fajne też, bardzo ładna brewka jest, nie? Tak. To jest chyba z tej gołębi, co miałeś w zeszłym roku na wspólnym gołębniku, co? Tak, tak. Tam przez dwa lata szły. Ta samiczka. Z tej linii ptaszki. Też ogonek fajnie jest, pierzasty, szeroki ten ogon. No. I mięciutkie te gołębie są takie. I to też, tylko tutaj, w zeszłym roku też mi brakowało obrączek. Bo już tyle tego wyszło tych gołębi, że no po prostu nie ma obrączek, no, noga mu z tyłu została. No, ale też ma ładną budowę. Tak ładna widać, samiczka, to jest samczyk. Samczyk? To jest samczyk, no. Fajny. Ja mówię samiczka, bo wiesz co, przypomina mi wciąż tą z WG. Aha. To samczyk. Z tej linii gołąb. Ewidentnie. Tu mam takiego szkapleżaczka? Tak, no, ma dwa piórka z tyłu. No trudno, nie? Nie jest ten, ale no... Też fajna brew. Fajna brew. Czubaczek się tutaj rozjeżdża przez te pierzenie. A też idealnego nie ma, nie ukrywajmy, że nie ma idealnego, ale też nie jest jakiś ten, ale na obu oczkach białych. Rysunek, no fajnie poprawny. Na szyję, ładnie schodzi, tak. Tak. Jedynie są te dwa piórka, no ale zabawa trwa. Trzeba coś dalej robić, trzeba dalej hodować, żeby się udało. No, a zbyt wielu szkapleżaków czubatych to nie ma, także nie ma. Warto... Tam jest właśnie samczyk do niej niebieski. Warto tutaj doskonalić te szkapleżaczki czubate, prawda? Tak. No tak mi się na tych czubatych coś po prostu... Wlas ten czarnokrasy tam niebieskim. Tak. A, trudno. Musi go przegonić. To jest następne. Tam trzy pary tych białolotów, o widać tutaj. Chyba samiczka jest. Też ładne oczko. I kolorek. Tutaj tak samo czarnokrasy z genem dilut i też to akurat to młode, co pokazywałem, to tam jeden jest żółty. Czyli to takie bury też potrafi dać? Tak, i tam jest właśnie bury w gnieździe i krótszy samycz. Ale taki ładny, zwarty, fajny, no. Tak. Tu chyba oni mówiłeś, że to już taki dziubek to u ciebie już na granicy dopuszczalności. Tak, no to tak. No coś tu tak naprawdę można mieć jakieś wątpliwości. Ale latał, pokażę jego ojca. Jest w przedziale otwartym w tym roku, bo nie dałem mu samicy. Jest na otwartym i lata nawet po 3 godzinki. Wraca, przede wszystkim też gołębie wracają, bo to też nie ma co ukrywać, że poleci, wszystko można wytrenować. Czyli rozpłodu nie lotujesz, ale młode sobie testujesz. Tak, tak, tak. Ale tam po prostu zostało mi samca, zostawiłem w rezerwie, jakby coś się tam wydarzyło. No, nic się nie wydarzyło i sam jest przelatał ten cały sezon do oblatywania młodych plus to by tam siedział i latał z nimi i tam sobie radził w powietrzu dosyć fajnie. No, przede wszystkim też gołębie trzeba patrzeć na to, żeby to wracało do gołębnika, a nie przepadało, tak? Bo to można nahodować. Nie tylko piękne starty, ale również powroty. Dokładnie. No, to nie ukrywajmy, że w tej rasie jest to dosyć istotne, tak? Bo można nahodować i 500 gołębi, a co z tego, jak wypuścić 3 razy i nie ma nic, nie? Także, dokładnie. Tak, no ja sam... Też widzę, że jakaś tam selekcja doprowadza do tego, że tych młodych ginie mniej. Tak. No, ginęło mi więcej młodych. W tym roku nawet powiem ci, że sam jestem zdziwiony, że tak mało gołębi zginęło. Ale to też właśnie, no, musimy sobie tą cechę obserwować, nie? Jeżeli potomstwo notorycznie ginie, no to coś tu nie gra, nie? Dokładnie. Dlatego prowadzić zapisy, patrzeć z której pary, ile młodych, jak, co zostało, co przepadło. Co przetrwało sezon. Tak jest, wiadomo, dokładnie. Że może uderzyć drapieżnik. No, to nie jest czysta statystyka, ale jednak ta obserwacja pozwala nam na wyciągnięcie jakichś tam wniosków do tej hodowli. Żeby to była hodowla, którą ty kierujesz, a nie puszczone na żywioł i co będzie, to będzie, nie? Zgadza się. Trzeba było na tym tutaj
że tak powiem, trzymać łapę, żeby to jakkolwiek szło tak, do przodu i czyli tutaj wszędzie u Ciebie w rozpłodzie widzę celki takie. Masz jedną miskę, czy jedną? Jedną, teraz powyciągałem, bo tak są po dwie miski, nie? Tak ogólnie. Aha, czyli się... dwie dajesz miski. Tak, dwie miski wrzucam z tego względu, one że... mają do wyboru dwie miski, no, tak. Ale na jednym poziomie, tak jest. Tak, na jednym poziomie. Mhm. Tą miskę też wyciągam. To nie jest tak, że dwie miski leżą cały czas z tego względu. Tylko jak te młode tam w tym okresie... Jak już wchodzą takie lekko pałki, tak, tak. To czasami samiec potrafi wyrzucać te młode. Tak, bo on szuka miejsca na jajka i tak, zaczyna tak. Się, będzie w innych celach szukał tego miejsca, tak albo mam... młodego swojego. Zacznie przestawiać, a dokładnie. On jest jeszcze nie gotowy na to, żeby wyjść z gniazda, nie? Tak, albo go podziobie, no albo i wtedy go wyrzuci, się zacznie, tak jest. W nocy. A tak mają dwie miski i tak po prostu i się to sprawdza. Robię tymi miskami. No czyli generalnie okay, tutaj co można powiedzieć? Dużo jest u Ciebie zmienniaków, dużo jest gołębi takich krasych, czyli pstrych, trochę jest tych białolotów. No trzy parki, nie? Tam młody i też widzę, że masz troszkę i blankopków i szkapleżaczków, nie? Bo tak. Masz tych czubatych blankopków tutaj parę. Jest. No, trzy pary blankopów. Akurat też blankopów, z blankopów to mam... Tam były te blankopki, nie? Ale pewnie tak. Z młodych. Tutaj też jeszcze... jest jeden samczyk dosyć fajny. I po nim też ciągnę. On ma z żółtą samicą. W przyszłym roku właśnie chcę nacisk pocisnąć sobie tych żółtych blankopów trochę. Mam już jednego samca w przedziale żółtego, także tutaj też mam, będę miał samce z tym genem, bo samica żółta. On na jednym oku jest białym. Bo ty generalnie czarnym. Masz te blankopy wszystkie czubate, Piotrku. Jedną parę mam gładkich. Aha. Tam jest ogólnie samiec, który jest w tym przedziale obok, to jest pod synem po twoim. Rzucają samce. Mi się w oczy te czubate. No bo akurat tak złapałem. A bo też ode mnie miałeś blankopy kiedyś. Tak, dokładnie. Tak. I tam jest, w tamtym przedziale jest syn. A tutaj jest taki, a ten rysunek poprawny, tak? Tak naprawdę. Nie, no fajny rysunek jest taki, jak ja lubię. Kolor jest też przyzwoity. Fajne jest to, że na tej szyi jest ta biała taka tak. Tutaj plama, duża, ładna, tak. Samczyk też taki trochę dłuższy. No i samczyk szeroki ogon, no fajny blankopek, naprawdę może się podobać. Jest tak trochę naciągnięty, no ale też tu z tymi czubkami jest zabawa, bo dużo jest składanych, ja chciałem mieć też, nie zawsze się trafi, bo jak się trafi dwa rodzaje czubka, w jednej parze, to prawdopodobnie no, dużo tych młodych wychodzi tu na tym samym tu mi wpada w oczy taki maluch, może powiększe. O, ten fursik, zobacz, jaki on ma, jaką on ma grzywę. Kurczę, tak. Mówisz o tym, ten tam? Tak, przed tym no. Białym, no. No. A to jest po samcu, którego wcześniej miałem w ręku. No, ma. I, też tak. I po prostu... Szkoda, że teraz tak się obrócił, bo on przed chwilą stał... No weź się obróć. O, już. O, widać tą grzywę, tak. Jak obróci. O, teraz widać, nie? Grzywa jest super, no. No właśnie, i też masz trochę tych takich niebieskich i fursików, nie? Jest tego, tak, no, tak. Jest tego troszeczkę. Tych niebieskich chciałem nachować więcej. Nachowałem ich więcej, ale w gruncie rzeczy uciekły pazury. Dwa pokolenia na niebieski. No i tak, się no tutaj trzeba pazury. Już pracować, nie? I już jest po prostu. Jak puścimy to na żywioł, to będzie problem. To jest samica obok, na tej pomarańczowej takiej. To jest moja samica, jedna czarna. Na której pomarańczowej? To jest pomarańczowa obrączka. Ona teraz się schowała tutaj. I ona na białej. Ale jaki kolor? Niebieska. Ona się teraz cofnęła do tyłu. Nie wiem, czy ją złapać i pokazać. Teraz na niej grucha ten czerwony. I to ona ma seledynową obrączkę. Seledynową obrączkę. Ta niebieska, tak. To tak, ja ją tak, pokazuję, tak. No. I ona jest na białych pazurkach, samiec do niej tak samo, a wszystkie młode na czarnych, nie? Wiadomo, komuś to też nie przeszkadzać może, po prostu się staram... No tak, wiadomo, no, jeżeli na to patrzę, drugi, chcemy gołębie pokazać na wystawie, no to dążymy do tego, żeby miał te pazurki białuśkie tak, no. I tyle, nie? Gdzie byłbym pewny, że na pewno wyjdą na białych, a tak naprawdę na tak wszystkie jest. Młode nie wyszło. Tam uzyskałem dwa i sobie też je zostałem, zobaczymy, czy to przyparuje się, ale tak naprawdę większość, gdzie po... gołębiach, które miały czarne pazury, bo to są gołębie, które uzyskałem, które miały ciemne pazury, nie wszystkie, albo tak, no, i uzyskałem na białych. Myślałem, że ten będzie to przekazywał, ale w gruncie rzeczy, no tak do końca nie jest, nie? Także można też się zdziwić i po prostu, no, trzeba być cierpliwym, wiedzieć, tak? Trzeba wiedzieć, tak, co można trzeba po danej parze uzyskać, a jeżeli nie mamy tego, co chcemy, no to wtedy jak to poprawić, tak? Tak. Czy tam dać, nie wiem, białego gołębia, czy coś tam... Ja uważam właśnie, że białego. Mi się udało, wrzuciłem białą samicę z czarnym samcem, uzyskałem fajnego niebieskiego na białych pazurach.
I można, nie? Także... No właśnie, i to jest ta droga, prawda? Nie, że kurczę, będziemy szukać gołębia o tym samym kolorze, nie? No ciężko, nie? Czasami lepiej dać inny kolor, a tak, rozjaśnić. Mieć dobre potomstwo w dobrej barwie i potem sobie tą barwę doskonalić, niekoniecznie opierając się na takiej logice, że po jednej parze niebieskich będę trzepał w kółko piękne niebieskie, nie? Tak. No może te piękne niebieskie uzyskam z innej pary. Można się zdziwić. Nie? Albo nawet piękniejsze, niż bym zamierzał. Tak, jak wspominam, czasami trzeba zrobić krok wstecz, żeby zrobić do przodu. Dwa do przodu, dokładnie. Taka twoja dewiza. No tak. Hodowlana. Tak to wychodzi, nie? Że czasami tak... Cierpliwości, nie? Cierpliwość, no. Ile lat hodujesz? 6 lat. No, chyba czy 7 rok leci, nie? Tutaj te gołębniki masz od 6 lat. 6 lat za mną zamojskie. 6 lat, no bo gołębie to masz od dziecka, ale zamojskie od 6 lat. Nie jest jakaś, nie, staż nie jest duży ani imponujący. No, ale wystarczający do osiągania dobrych efektów. Mało, pomału. Gołąb! W tamtym przedziale pokazywaliśmy tego żółtokrasego samczyka, co wspominałem o jego, że mam fajnego syna po nim, nie? I to jest na białym ogonie, bez grama żółtego. Bez grama siwego? Znaczy siwego, no, przepraszam. Na żółtym. No, tak. Na żółtym, ale piękny pomarańczowy kolor, oba oczka białe. Tego żółtego jest więcej, nie? To też nie oszukujmy, że... Czy to jest jeden jedyny? Tak. Ale nie, że oczy prawdopodobnie duże, że zawsze są białe, białe, no jak jest dużo żółtego, ale ma fajną tutaj, o. Ja dam mu ładną żółtokrasą samiczkę, ale ten kolor jest po prostu... To do czego dążysz, tak. Tak, on po prostu... Mocny żółty kolor. To jest pierwszy z pierwszego lęgu, także w gruncie rzeczy... Intensywny kolor. Tak, on się już tutaj przepierzył dosyć fajnie. Nawet po ogonie widać, że już tutaj te pióra, o, jakie szerokie są. Ale bez siwizny, dupa biała, także jest szansa naprawdę, że tutaj coś fajnego z niego pociągnę. Czyli co, Piotrek Jarzyna na wystawach będzie pokazywał gołębie? No, spróbuję na pewno pokazać, aczkolwiek no wiadomo, Piotrek, że to jest... już czas najwyższy, już czas najwyższy. Ładne żagielki, ładna postawa. Już jest co teraz pokazywać. Taki na pewno, na pewno śmiało można je zacząć pokazywać. No, fajna już jest postawa, nie? Elegancki ptaszek. Taki gołąb przyciąga oko, nie? No i ten kolor zrobił robotę tu u niego. No piękny żółty, naprawdę. Bo jest pomarańczowy wręcz i bardzo intensywny, nie taki taki jaśniejszy. Tu wziąłem kilka żółtych, zaraz rzucimy coś jaśniejszego, żeby był kontrast, o czym się mówi, nie? Bo tak naprawdę jak się widzi jednego gołębia, no to nie ten, to tego nie widać, nie? Ale... A czyli dołożysz gołębia do klatki? Tak, dołożę, żeby był kontrast, żeby było do czego porównać. Tu mamy samiczkę też z tego roku, zmienniaczkę. Ona już też z pierwszego lęgu, fajna samiczka. Uważam, że... No, ładna główka ci powiem, śliczna. Interesujący ptaszek. Nie wiem, tak. Tutaj się chce pokazać? Nie. Spokojnie. Pióra to się same sypią z nich. No i też zostały dwa piórka do zrzucenia. Dwie loteczki długie, dwie loteczki, jest. Tak. Także samiczka się tutaj już w dużej mierze przepierzyła. I teraz będzie porównanie. Jak to wygląda? Żółty, a żółty. Też nie jest brudna, nie? Bo to jest czyściutki, no, ale jest kolor jaśniejszy. Na pewno na wystawie to widać, nie? Jak są żółte, tak, jeden stoi obok drugiego, no to widać, nie? Tutaj ogólnie. Intensywność tego żółtego u tego samczyka jest większa. No. Tak jak ty mówisz, już taki prawie pomarańczowy, no. I ta samiczka też taka zgramna, fajnie widać stoi. Żagielki, no taki. No. No i tak nie jest za długa, nie jest za długa, nie za krótka, tak jest sam raz taki gołąbek. Takie gołębki oscyluje i w takim kierunku idę, w tą długość, bo to po prostu mi to pasuje. Też mamy samca, zmienniaka, czubatego. Czyli tutaj teraz pokazujesz wszystkie młode gołębie? Wszystkie młode, te, które uzyskałem w tym roku, na co po prostu kufer biały, dupa czysta. Bref jest... No ja widać, że jest lekko pomarańczowa, także... Ale no przecież przy żółtych gołębiach to ona tam troszkę żółta będzie. No teraz jest też okres pierzenia, także zobaczymy jak to wyjdzie za miesiąc, tak? Ale też jest fajnie, o, jest taki tygrysowaty, można tak, powiedzieć. Tak, taki no. Ten układ, że białe piórko, ciemne piórko, no. Dokładnie, jest taki dosyć interesujący ptaszek. Tych samców dosyć
sporo mi w tym roku wyrzuciło. No i ta intensywność tego żółtego jest też dosyć przyzwoita, nie? Ładnie się prezentuje i to już na takiej grzywie, tak? Ten czubek idzie równo od karku do końca. Tak i w takie czubki tutaj te gołębie staram się porobić, bo to mi się podoba, nie? To widzę, że to po prostu takie... No musi być ta grzywka, tak jest. A nie tylko sam czubek na gładkiej szyi. To, tak wywinięty, no. To, to nie jest zamojski gołąb. A tak mi się tak... Wiadomo. Żółtokrasych też dosyć, ale to już wiadomo, bez ogona ptaszek. Ale też czubeczek ładny. On jest lekko brudnawy. Był czyściutki, fajny, ale no się przepierzył, już jednak widać tą lekko. Ciekawe, jak to będzie widać w kamerze, ale lekko. No, nie sam wiadomo, czy to będzie widać. No, kwestia, bo to w słońcu też odbija się i tak. Nie tam. Ale fajnie, fajnie umaszczony, zaraz go wrzucę do klatki. No, też ładnie szerokie pióro. Wrzucę do klatki, to będzie widać. Nie w ptaszkach. No, z pierwszego lęgu. Jest taki graniasty, można by rzec, nie? Mm-hmm. Tak. Fajny, z takim śliniaczkiem na szyi białym, no. Cały żółty samczyk z pierwszego lęgu. Jest taki krótszy, drobniejszy. Dwa piórka do zrzucenia. Ale tu właśnie o tą grzywę. No się jeszcze pierzy, to jeszcze nie jest tak... Zobaczymy, może coś tak, że to zostanie lekko krzywe. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale widać, że to po prostu jest, o, ładnie te żółte też jest taki pomarańczowy, nie? Mhm. Fajny kolorek, intensywny, no. No. Głowa przyzwoita, aczkolwiek jeszcze do popracowania, ale jest ciekawy ptaszek. Ja to zamknę do tego, o. I też fajnie stoi, nie? Tak. Teraz to są na takich czubkach stronie. Właśnie, staram się wybrać te gołębie na takich czubkach, żeby to widać było, o co kaman, nie? Do czego tak naprawdę. Mm-hmm. Jeszcze wiadomo, one nie wypierzały, ale już zarys jest tego, nie? Ten na szyi się ładnie żółty mieni, gołąb zdrowy. Także to jest też fajnie, że to tak. I tu mam takiego blankopka, właśnie jest samczyk, bez ogona. Z żółty. Nie jest do końca w tym rysunku jak powinien. Trzeba pracować dalej, no bo ten ogon wyleciał i tu na pewno będą jakieś pióra żółte, chyba miał 2 czy 3. Lekko na skrzydłach też jest kilka. No ale ten rysunek tutaj jest ładna samica i mi się wydaje, że młode jakieś będą ciekawsze, nie? Także coś tam uzyskam. Przede wszystkim żółty samiec, nie? To też jest. Tych samców jest mało, nie? Także już naprawdę fajna grupka gołębi u Ciebie, Piotrku. No zaraz pokażemy coś, co się nie pierzy jeszcze z trzeciego lęgu. Tak, żeby było jakieś takie porównanie, co po prostu jest przed pierzeniem, jak to widać i jak te ptaki w ogóle tu się prezentują. Bo tam też jest czego wybrać i pokazać. Chciałbym pokazać właśnie czarnokrasego, co wcześniej pokazywałem w rozpłodzie. Co był ta brew pomarańczowa, dziób. To jest po tej czarnokrasy z tą żółtokrasą samiczką, nie? Mhm. Czyli ojciec czarnokrasy, samica żółtokrasa. Tak, ten czarnokrasy właśnie miał ten dziubek taki pomarańczowy. Tak wiadomo, tej muszki nie widać, no bo jednak jest. Ale młody tutaj ma delikatną, ale jest no tak przyzwoity. Już brewka jest poprawiona mocno. Dokładnie. Pazurki. Są lekko rogowe, ale nie są takie czarne. No coś zostało poprawione, tak? No widać tą różnicę w porównaniu do ojca. Przede wszystkim już poprawiłeś brew. Ojciec Ci się podoba poza brwią, a tu już u potomstwa. Tak. Brew. Zobaczymy, jak się przepierzy. Czy to utrzyma to, czy jednak coś się usili. No ale jednak już no, jest dużo lepiej, nie? Tam pokazywałem też siwokrasego samca. Co też z tą brwią. Tutaj jest muszka, głowa lepsza. Bo matka miała troszkę lepszą głowę, ale fajny właśnie ten mazany taki kolor, skrzydło. No, potężny gołąb. No taki się wydaje, jak się przepierzy, to się to będzie właśnie długi, nie? Tak. Trzeba będzie mu tam króciutką samiczkę. Mam z drugiej pary, właśnie już odłożoną w tym przedziale, taką krótką, także tu będzie
Taką parkę sobie złożę na przyszły rok z tego. Tak to w tej klateczce się prezentuje. Takie myślę, że dwa samczyki dosyć interesujące. W tym drugim przydziału była ta szkapleżaczka, to jest matka. Ta, co miała tutaj, dwa pióra. Tak, tutaj zostało tylko na kuferku trochę. Coś tam zawsze jakiś defekt, nie może wyjść idealnie, ale oczka zostały utrzymane. Lekko ta pomarańczowa, czubek zdecydowanie lepszy. Rysunek też fajny. Mhm. Taki ciemno-niebieski, nie jest czarny, jest ciemno-niebieski gołąbek. Ogonek też fajnie tutaj akurat daje. Do dalszej hodowli można tutaj coś się pobawić tym, nie? Tutaj właśnie jest zmienniaczek i tu właśnie będzie widać ten czubeczek. Tu jest, o, cały żółciutki, ładny, aczkolwiek, bo często ludzie dzwonią, dobra, pan sprzedaj, sprzedaj. No ale właśnie teraz jest żółciutki, a sprzedam, wychodzi brązowy. To też nie jest tak, nie chciałbym, nie jestem nieświadomy, ktoś też kupi, a później nagle będzie problem, bo a tego i problem. Dlatego nie sprzedaję takich gołębi wcześniej, gdyż uważam, że to po prostu jest błędem. Tak, czekasz, nagle, aż wiesz już, jak to... Dokładnie, jak to, żeby ktoś był świadomy, co bierze, jak bierze, no jak bo się to spierze, wiadomo. Jak nie? Będzie wyglądał. To nie jest też powiedziane, że gołąb dalej to przekaże, no ale ma, można dobrze zaparować i nie będzie, i się pogubi, też to nie jest tak. Tak jest. I tutaj właśnie jest ten czubeczek, jak wrzucę, to nie jest właśnie z tą grzywą. Widać, jest oddzielony. Mhm. I taki zostanie. Tutaj nic się nie naprawi. Tak, aczkolwiek jest... też jest ok, jest fajny, ostry i tak dalej, no tak. Ale nie ma tej ciągłości. Nie ma tej ciągłości z grzywką. Tak, tak, tak. Także tutaj samiczkę trzeba mu dać dobrą i wtedy można pracować coś tu dalej pracować. Dokładnie. Ho, ho, ho. Niech leci. Też taką zgrabniutką samiczkę. Też o czystym kolorze. Poleciała, ale no to, spokojna jest. Tamte dosiądą tu. Dach ją parzy. Ale już usiadła. I tu żółta samica, tak? Tak, żółta samiczka. Też czyściutki, fajny kolor. Taka zgrabniutka. Ogonek ładnie. Czubeczek też taki. Tu widać, że będzie ta ciągłość, że będzie na takiej grzywie. Całkiem zgrabny ptaszek. Nie pokazywałem rodziców. Akurat to był też błąd, że gdzieś przeoczyłem tych rodziców, bo akurat rodzice, samiec ma krzywy czubek, inaczej, a wszystkie młode na ładnym czubku wychodzą, bo ogólnie jego ojcem był gołąb z tą grzywą. I wiedziałem o tym, dlatego podtrzymałem to dalej. I to się udało osiągnąć. Tak jak planowałeś. Tak, tak. Takie były moje oczekiwania, nie? Nie zawsze to wiadomo się pokrywa, no ale udało się i ptaszek dalej będzie tutaj w przyszłym roku w rozpłodzie. Także będziemy teraz tą wizytę u Piotrka kończyć. Niestety fajnie się gada, ale trzeba jechać. Tak jak widzicie, tutaj gołębniki takie ogrodowe, dobrze ustawione względem światła, dobrze doświetlone. Teraz mamy zachód, czyli właśnie wystawa południowa. Taka najbardziej optymalna. Parę gołębi sobie tutaj lata. Bo ty młody oblocie pozostawiasz. Tak, mam tu kilka samców takich w rezerwie. Mocno spierzony, czarny on tutaj cały czas tak. No trudno, się niech tam kręci. Kręci, pracuje. Także fajnie, Piotrze, dziękuję ci za to spotkanie i życzę sukcesów w hodowli. Ja dziękuję za odwiedziny. Miło, że mnie odwiedziłeś z małżonką. Super. Także pozdrowienia dla wszystkich hodowców. Tak. Słuchajcie, hodujcie zamojskie, bo to piękne gołębie. Tak. My jesteśmy z Piotrem zadowoleni. Cierpliwości, wytrwałości i wszystko fajnie się układa. Ptakami można naprawdę dużo zadziałać i cieszyć się z roku na rok lepszym stadem. Także
Wszystkiego dobrego, Piotruś. Powodzenia. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrowienia. Do zobaczenia na wystawach. Będzie z kim rywalizować. Trzymaj się. Hejka, cześć. Pozdrawiam.